Dzień dobry, dodzwoniłem się do Świadka Jehowy. Chciałem powiedzieć, że Jehowa jest jedynym prawdziwym, fałszywym Bogiem. No i wszystkie bogi są fałszywe, jak nie jest to Bóg Chrystus, który Maria go urodziła. Apostoł Paweł, jak szedł do Damaszku, się nawrócił, właśnie rozmawiał, już był w niebie Jezus, Objawienie Dzieje Apostolskie 9:5-20. Kim ty jesteś? Ja jestem nie Jehowa, Jezus, przy srebrzance jest pisane, czyli Jehowa. No nie pisali Jehowę tak, że bracie zginiesz w Armagedonie, bo Jehowa zniszczy niegodziwych. Ty jesteś niegodziwy, no bo Chrystus zbawiał, nakarmiał, wskrzeszał, nie uśmiercił Judasza. Judasz zdradził nie Jehowę i się powiesił, wyrzucił srebrniki. Także sale Królestwa Świadków Jehowy, tam zamieszka pająk i jaszczurka, bo ducha Chrystusowego nie ma. Rzymian 8:9, Jana 14:17, ducha prawdy się boicie, bo Jehowa jest kłamcą, mordercą, jest to diabeł. To są dzieci diabła. Jana 8:44. Chrystus powiedział tak do właśnie duchowego Izraela, czyli jesteście Żydami, mordercami i kłamiecie i uśmiechy na twarzy, macie owoce, macie, ale prawdy Chrystusa nie chcecie przyjąć. Efezjan 4:20-24. Prawda jest tylko w Jezusie. Jezus żyje, przyszedł przez swoich uczniów w czasie Jego. I Chrystus chciał mieć zbory Chrystusowe, ale nie ma zborów Chrystusowych, bo on założył oblubienicę Jana 3:29. Tak, potraktuj to poważnie, bo Juda się powiesił. Objawienie 9:6-21. Takie czasy idą. Mateusz 27 od 3 do 5. Juda się powiesił, no bo zdradził nie Jehowę, tylko Chrystusa. Zdradził jego prawdę. Apostoł Piotr się zaparł, kogut piał. Możesz się nawrócić jak Szaweł, czyli Paweł, Dzieje Apostolskie 9:5 do 20 i będziesz wybranym aniołem, objawienie 24:31, no i królem, jak masz żonę, objawienie 5:10, będziemy królować na ziemi, sprawiedliwie, w raju, w jednym pasterzu, Jana 10:16. Przekład Nowego Świata, Świadków Jehowy napisali nad ziemią, czyli kłamią, muszą kłamać, bo diabeł kłamie. I także Chrystus nie ustanowił żadnego niewolnika, tylko jest znak zapytania. I Chrystus dał nam służbę, Mateusz 20, rozdział 25 do 28. A Jehowa chce rządzić, panować, i on jest panem diabłem. Mają pana Jehowę, pan to jest grecki bożek, a Chrystus jest królem Izraela. Królować znaczy służyć. Chrystus służył, apostoł Paweł służył. I ten, nie ten, co zasiada u stołu i rządzi, tylko ten, co usługuje. Także ciało kierownicze w Orliku to są diabły, tak, w Watykanie papież, to są antychryści, Kajfasze, nasze. I teraz wszystkie religie się rozpadną, bo czas się dobiega końca, czas się wypełnił i wy albo przyjmiecie prawdę Chrystusa, który żyje, zmartwychwstał, żyje i przychodzi przed Wiadomość uczniów Mikołaja swoich. Stana. Dziękujemy za telefon. Do usłyszenia. Także Chrystus żyje, przychodzi jako władca tych ziem i dusz ludzkich, nasiał prawdy, i ta prawda to jest pszenica. Mateusz 3:12 i Mateusza 13 rozdział. I to przypowieści się spełniają, bo Słowo Boże jest żywe. Dla żywych ludzi, którzy są uczniami Chrystusa, Łukasza 9:60, bo martwi, zakłamani, zastraszeni tego nie pojmą, jak nie szukają szczerym sercem i nie chcą poznać prawdziwego, jedynego Zbawiciela, który odkupił każdego na Golgocie, oddał życie doskonałą, krew przelał. 1 Koryntian 7:23, do Niego należymy. I innych Zbawicieli nie ma i nie będzie, bo dokonało się. Chrystus był, mamy kalendarz od narodzin, ale powiedział, że będą fałszywi Chrystusowie, Mateusz 24:5. Świadkowie są fałszywe Chrystusy, bo nie znają Chrystusa, zrobili z Niego anioła i pozbawili Go wszystkich tytułów. Tak samo faryzeusze nie chcieli Go uznać za Syna Bożego, za Króla. Przez żołnierzy Go wyszydzili, wyśmieli. Zhańbili Go, do łotrów Go sprzedali na śmierć. A Chrystus wiedział, że oddaje życie jako doskonałe życie, jako baranek, ale nie wiedział, że aż 1 000 000 Żydów, cały naród go znienawidzi. Tylko 11 uczniów znalazł. Prawdziwych Izraelitów, co nie ma fałszu. I dzisiaj Chrystus przychodzi tak samo. Czy jest coś dobrego w tym świecie? 1 Jana 5:19. Przecież diabeł przekłamał wszystkie systemy polityczne, religie, bankowe. Literę prawe dał tym władzę i ze strachu ludzie se służą przez głupie pieniądze.
I te pieniądze miały być tylko środkiem płatniczym, a Judasz właśnie za pieniądze się sprzedał. I teraz wszystkie religie się sprzedały za pieniądze, bo wszędzie są pieniądze. A Chrystus nie potrzebował pieniędzy. Nakarmiał chlebem rybom bez pieniędzy. Ptaki żyją bez pieniędzy. Mateusz 6 rozdział. O małowierni, gdzie macie wiarę? Po wojnie nie było butów, dużo rzeczy nie było. I dzisiaj jest wszystko, ale jest rabunkowa gospodarka, chciwość, nienawiść. Każdy grabie do siebie, ustawia się, a nie chce się podzielić z biednym. Także Jakuba 5 rozdział od 1 do 6. Biada bogaczom.